więc ja witam bardzo serdecznie przede wszystkim uczniów, bo w Was cała nadzieja na drugiej debacie na temat zainteresowań i uzdolnień naszych uczniów. Witam też przewodniczącą i opiekuna samorządu uczniowskiego, bo w obecności opiekuna odbywać się będzie debata. Witam panią wicedyrektor Iwonę Rogińską, pana Grzegorza Hoffmana, który pomoże nam nagrać nasze dzisiejsze spotkanie i wierzę, że będzie bardzo owocne. Proponujemy pracę w takich dwóch modułach. Pierwszy moduł to przedstawienie przez reprezentantów waszych klas, jakie zainteresowania i uzdolnienia mają koledzy i koleżanki z waszych uczniowie klasy pierwszej, a mają takie zainteresowania jak muzyka, taniec, pływanie, piłka nożna, bieganie, komputer, koszykówka. Piłka A. Druga A ma takie zainteresowanie jak sport, między innymi piłka nożna, taniec, śpiew oraz plastyka. Druga B to jazda na hulajnodze, rower, pływanie, piłka nożna, śpiew, kolekcjonerstwo, gimnastyka, taniec, rolki. Klasa trzecia A ma zainteresowania typu muzyka, pływanie, plastyka, matematyka, czytanie, sport i między innymi piłka nożna. Uczniowie klasy czwartej A mają takie zainteresowania jak muzyka, zajęcia komputerowe, gry, piłka nożna, pływanie, rysowanie, przyroda i klocki Lego, konstrukcja i wyścigi samochodowe. Klasa czwarta B ma zainteresowania między innymi różnego rodzaju sporty, na przykład pływanie, piłka nożna, podnoszenie ciężarów i interesuje się kolekcjonerstwem. I to wszystko. Klasa piąta ma takie zainteresowania jak zainteresowanie przyrodnicze, piłka nożna, gra na instrumentach, pływanie, śpiew i taniec. Klasa piąta B ma zainteresowania jak taniec, śpiew, plastyka i różne sporty. Uczniowie klasy szóstej B interesują się sportem takim jak siatkówka, akrobatyka, taniec, piłka nożna, pływanie, koszykówka, ping-pong, a także śpiewem, plastyką i pisaniem piosenek. Coś zrobić. Właśnie, w naszej szkole jest 246 uczniów zapisanych do naszej szkoły. Wymieniliście bardzo dużo takich zainteresowań i zamiłowań. I teraz takie pytanie, może sami wiecie, jako gospodarze klas, czy wasi koledzy i koleżanki interesują się tym sportem, tymi wymienionymi elementami, to znaczy czytają, oglądają mecze, rozmawiają o tym, czy ich zainteresowania sięgają głębiej, może uprawiają takie dyscypliny sportowe. Jako muzyka to wiem, że dziewczyny lubią śpiewać i słuchać muzyki.
Czy jeszcze coś? Wiem, że dwaj koledzy chyba grają, jeden gra na instrumencie jakimś, ale nie wiem na jakim, a drugi kolega grał. Dobrze. Co jeszcze? Co jeszcze udało Wam się doprecyzować? Że dwaj uczniowie chodzą do orki. Czyli? Tam na basen. Czyli co robią? Pływają. Że... Czyli trenują pływanie, tak? Tak. Że zainteresowanie piłką nożną to u nas chłopcy oglądają mecze, grają w piłkę, kolekcjonowali, bo teraz to już nie, ale karty piłkarskie, możliwe, że takie magazyny. Aha. Nie wiadomo, czy u siebie w domu nie mają ścian pozaklejanych tymi plakatami. I rozmawiają o tym. I Zuzia. Czy jeszcze tak. Chciałabyś coś dodać do swoich... Dziękujemy bardzo. A o to tym czymkaś jeszcze zapomniałam. Ale to już nie wiem, ile osób tam chodzi. Prawie się ja wiem. Chyba dwie. Czy trenują w MKS-ach? Bo ja chodzę. Bo chodzisz też w nóż. I to jest jaka dyscyplina sportu? Nie wiem. Ale chyba najczęściej piłka nożna. Świetnie. Dobrze, dziękujemy bardzo i brawa. Mam na imię Mateusz. Moi koledzy najczęściej interesują się piłką nożną. Ja i dwóch moich kolegów chodzimy na MKS-y grać w piłkę. Niektórzy koledzy interesują się piłką, ale nie chodzą na dodatkowe zajęcia, tylko grają na fakultetach. Na zajęciach fakultatywnych w szkole. Spokojnie. Niektóre moje koleżanki lubią śpiewać i grać na instrumentach. I chodzą do szkoły muzycznej. Mój kolega Staś zaczął interesować się końmi i jeździ do ośrodka, gdzie się uczy jeździć konno. Mój kolega Marcin lubi grać w kosza, ale nie chodzi na żadne dodatkowe zajęcia i kolekcjonować różne żołnierze i wojska. Aha, świetnie. Jedna moja koleżanka, Oliwia, lubi tańczyć i chodzi na tańce ludowe do Małego Cierna. Jest tancerką w Małym Ciechanowie, w zespole ludowym Mały Ciechanów. Tomek, Wojtek też zapomniał powiedzieć o sobie. Ja zapomniałam. Jeżeli od tańskiej. Czyli mamy już jakiś mały zespół. Nazywam się Daria i chodzę do klasy 6 B. U nas w klasie dziewczyny ćwiczą taniec na WF-ie. Także śpiewają sobie na przykład w domu, ponieważ nie mamy muzyki. No dobrze, okej. Siatkówkę lubią grać na WF-ie, a także oglądają w telewizji i kibicują. Nazywam się Gosia, jestem z klasy 6 B. Ćwiczą także akrobatykę, chodzą na zajęcia pozalekcyjne. Piłkę nożną lubią oglądać i grać podczas WF-u i po lekcjach. Oraz jazdę konną, czyli lubią jeździć na koniach. Świetnie. No to dalej, koleżanka. Bardzo proszę. Nie koniec? Jeszcze nie koniec. Jeszcze muszę. Także interesują się plastyką, czyli lubią rysować, malować, szkicować, rzeźbić. I w ogóle interesują się tym kierunkiem. Także uwielbiają pisać piosenki, a także pływać. Osoba w naszej klasie chodzi właśnie na zajęcia i chodzą także na takie zajęcia u takiego pana. Ale nie wiecie, jakie to są zajęcia. U pana Rawczewskiego. No cóż. Także koszykówka. Lubią grać po lekcjach i na WF-ie. W ping-ponga na WF-ie grać lubią. I teatr lubią grać w przedstawieniach, na przykład na kole teatralnym w naszej szkole. Jest.
Dziękujemy bardzo. Proszę dalej. Mam na imię Alicja Goździewska i chodzę do klasy 5A. U nas zainteresowanie przyrodnicze chodzi dziewczyn, 7 osób, właśnie na dodatkową przyrodę. Piłki nożnej, jest 12 chłopaków i chodzą na NKS-y, czyli dodatkowe zajęcia, na których grają piłkę nożną. 3 osoby grają na instrumentach, jedna dziewczyna i 2 chłopaków. Moja przyjaciółka właśnie Gosia gra na pianinie i 2 chłopaków grają na gitarze. Spływani jest 5 osób, orka, między innymi dziewczyny i chłopaki, właśnie chodzę na orkę na dodatkowe zajęcia spływania. W tej śpiewu też jest 5 osób, oni mają tam strony internetowe i na nich nagrywają swoje filmy, jak śpiewają. Również tańczą 2 osoby, chodzą do WDK-u na dodatkowe zajęcia, na których tańczą. A jak nazywa się ten zespół WDK-u, do której dziewczęta? Pan. Pan. Mam na imię Karolina, chodzę do szkoły 5B. Nasza klasa lubi muzykę, lubi w nią śpiewać i grać oraz ją słuchać. Nasza klasa lubi też robić różne szpagaty i mostki. W naszej klasie jest takich 4 dziewczyny, które to umieją. U nas wszyscy chłopcy lubią grać w piłkę nożną. 9 osób lubi pływać i chodzą na różne dodatkowe zajęcia. I mamy dziewczynę w naszej klasie, która rozwija swoje umiejętności sportowe i umie to robić. Witam wszystkich. Jestem Michał Pietrzykowski i chodzę do klasy 3A. Z tego, co napisaliśmy, to jeśli chodzi o muzykę, dzieci z naszej klasy na pewno lubią śpiewać, bo jest wiele doskonałych ocen z tego zainteresowania, ale oczywiście nie są też do końca dobre. W końcu nikt nie jest idealny, prawda? Ale cieszymy się, my też śpiewamy. No dobrze, Michał, no dalej. Dalej jest o tym, że lubią tańczyć, z pewnością lubią tańczyć, chociaż nie pokazują tego na co dzień. Proszę, żeby tanecznym krokiem wchodziły do szkoły i bardzo byśmy się cieszyli. No tak, będę miała okazję na to. Przechodzimy do plastyki. Bardzo lubią rysować, ponieważ rysunki, które widziałem, one to są idealne. Jak je zobaczyłem, to byłem... Zachwyciłem się. Zachwycony. Nie wiedziałam nawet, że ktoś potrafi coś takiego zrobić. Piłka nożna. Lubią grać. Oczywiście, że lubią grać. A w co? Bo nas interesuje. W co? Piłkę nożną. A w piłkę, no tak, nie słucham uważnie. I ten, dużo o tym rozmawiają z pewnością, o tym wiem, bo kilka razy słuchałam takich rozmów. Lubią też kibicować, tak, lubią kibicować. Nawet niektórzy z naszej klasy w swoich strojach na WF mają takie stroje swoich ulubionych piłkarzy. No dziękujemy bardzo za to. Ale jeszcze, o, przepraszam. Jeszcze coś. Pływanie. Lubią pływać. No może tu nawet nie lubią, lecz uwielbiają. Pływać to po prostu jest ich jedno z najfajniejszych rzeczy. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Słuchajcie, te wszystkie kartki to są bardzo ważne dokumenty, na bazie których będziemy tutaj we 3 pisały informacje na stronę internetową. A teraz chciałabym, żebyście pomogli mi posegregować, pogrupować to wszystko, o czym powiedzieliście. Na jakie grupy moglibyśmy podzielić duże grupy zainteresowania uczniów naszej szkoły? Bardzo się cieszę, że mogę was dzisiaj tu widzieć. I oczekuję od zespołów, żeby wypracowały odpowiedź na 2 ważne problemy. W jaki sposób uczniowie mogą zaprezentować swoje zainteresowania i uzdolnienia w szkole? I tu mam na myśli szkołę podstawową numer 6 w Ciechanowie. I drugi ważny problem, w jaki sposób my,
jako samorząd uczniowski, jako dyrekcja szkoły możemy wykorzystać zainteresowania i uzdolnienia naszych uczniów po to, żeby oni rozsławiali imię naszej szkoły albo tu na jej terenie. No to uwaga, moi doradcy. Zabieramy się do pracy. Czas start. Na drugiej stronie zaproponujcie coś, co będzie odpowiedzią albo rozwiązaniem pierwszego i drugiego problemu. Zaproponowały i rozpoczynamy od Waszej grupy. Proszę. W jaki sposób uczniowie mogą reprezentować moje zainteresowania i uzdolnienia w szkole? Na apelach, podczas konkursów, na gazetach i na wystawach, na wywiadówkach i na konkursach talentów. W jaki sposób możemy w szkole wykorzystywać zainteresowania i uzdolnienia uczniów? Promocja szkoły, czyli konkursy, organizowanie wystawy swoich zbiorów, kącik własnej twórczości, zajęcia dodatkowe, tworzenie koła zainteresowań. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo i brawo. W jaki sposób uczniowie mogą zaprezentować swoje zainteresowania i uzdolnienia w szkole? Mogą zaprezentować podczas apeli, podczas konkursów, wywiadówek, spotkań klasowych, szkolnych, aby pokazać talent wokalny dla rodziców. Podzielimy się, koleżanki. W jaki sposób możemy w szkole wykorzystać zainteresowanie i uzdolnienia uczniów? Do robienia gazetek i ozdób, do konkursów, wystaw pracy, kąciku własnej twórczości oraz zajęć dodatkowych. Dziękujemy bardzo. Brawo dla dzieci. W jaki sposób uczniowie mogą zaprezentować swoje zainteresowania i uzdolnienia w szkole? Poprzez branie udziału w konkursach przedmiotowych i sportowych, pikniki sportowe, pikniki tematyczne, podczas apelów, podczas wywiadówek, podczas Dnia Dziecka, podczas zajęć dodatkowych i na gazetkach, podczas talent show i podczas występów. Dobrze. Już całość? Dziękujemy bardzo. W jaki sposób uczniowie mogą zaprezentować swoje zainteresowania i uzdolnienia w szkole? Konkurs talentów, na wywiadówka, na występach poza szkołą, imprezy międzyszkolne, przegląd piosenki dziecięcej i młodzieżowej lub w naszej szkole, wystawki prac, podczas zajęć dodatkowych i podczas apeli. W jaki sposób możemy w szkole wykorzystać zainteresowania i uzdolnienia uczniów? Występy dla rodziców,
udział w konkursach, zorganizować dodatkowe zajęcia, na przykład kółko rolnicze do robienia gazetek. Dziękuję. Chciałabym Wam bardzo podziękować za dzisiejszą pracę. Troszeczkę w okrojonej grupie, ale bardzo dużo żeście wypracowali materiałów. My z panią dyrektor to po prostu teraz zbierzemy do kupy, opiszemy i zrobimy z tego krótką taką prezentację na stronę internetową, tak żebyście mogli tam wyczytać, co udało Wam się opracować i jakie propozycje dla całej szkoły tutaj zgromadzić. Także dziękujemy za kolejną pracę. Zaproponujemy coś dla Was z tych propozycji, które tam się tak, postaramy się wyjść naprzeciw Waszym potrzebom i jakoś te nasze, Wasze zainteresowania wykorzystać tutaj dla szkoły, prawda? O kolejnej debacie poinformujemy Was. W grudniu już nie będzie tak. Debat, ponieważ będziemy się usilnie wszyscy przygotowywać do czego? Do świąt. Do świąt, bo to taki rodzinny i przyjemny czas, ale na pewno debata pojawi się w styczniu. I będziemy się zastanawiać, jaki ciekawy temat na debatę o szkole wybrać. Na razie mieliśmy dwa tematy, no teraz przed nami trzeci. Zobaczymy, co będzie interesujące, czy to, co jest dla nas ważne, zdrowie, czy a może coś jeszcze innego, co życie po prostu przyniesie. Ale...